Hej, cześć, dzień dobry, jestem... Awa, legiem Słowa i Pała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach The Sims 2, ze mną dziś jest Maciek! Jestem, dzień dobry, a ze mną jest Młoteczka! Jestem! I słuchajcie, kilka rzeczy na sam wstęp naszego odcinka. Otóż, moi drodzy, po pierwsze, przyszedł pan Humble i dał nam paczkę, więc jesteśmy od bogaci. Różową, więc tutaj będzie, słuchajcie, sexy, fancy rzeczy. I druga rzecz jest taka, słuchajcie, że Młotka ma historię dla was. Młocia, mów! Otóż, bo wy pisaliście, że ja i Maciek nie możemy w karierę paranormalną, ale owszem możemy, gdyż ja znalazłam swój dyplom. Gdyż w chipsach z Biedronki, w topach znalazłam, a Maciek po prostu stwierdził, że uczcimy to cudownym kebabem i poszliśmy razem na kepsa, żeby uczcić mój dyplom z Biedronki i on wziął, ugryzł kepsa i tak w tym swoim cuju ryju wyciągnął taki kawał papieru, patrzy, ma tam dyplom Maćka. I tak patrzę, mówię, ty Młotka, zobacz, ja skończyłem studia. I teraz obydwa jesteśmy wykształciuchy. Tak, mamy dyplomy, słuchajcie, i zobaczcie, nawet tu jest potwierdzenie, proszę bardzo. Jest. Młoteczka zaliczyła tutaj cudowną karierę studentki. I Andec... tylko cudowną karierę studentki zaliczyłam na studiach. I Andec też to dokonał, słuchajcie. Także jesteśmy po studiach, więc Młoteczka będzie paranormalna. Będę paraniedormalna jak najbardziej. I zanim nie zostaw ten kibel przy czymurze. Gdzie ty? No ta już do gier. No prezent nasz! Młoteczka, po pierwsze, moja droga, ty do garów. A nie, czekaj, stop, pauza. Drzewo mi tęsknę wzrokiem! Bo czekaj, przecież muszę... ja teraz jak będę patrzeć na to drzewo, to będę pamiętać, że oddałam hajsy ostatnie po to, żeby na niego móc tęsknym wzrokiem patrzeć przez to okno. Czy jest dobrze teraz usadowione? Poczekaj. Jedną kratkę w prawo poproszę. Panu jest idealnie. A nie, no dobrze jest, dobrze, bo ja tak myślałam, że będę się tak nachylać i tak, wiesz, z zawełku wyleć. Wiesz, tam, wiecie, tam Ludwik Pury i te sprawy, nie, a Młotka, och mój losie, och moje drzewo, wiecie, łza popłynąca po policzku. Wybrałam naturę zamiast bogactwa. Proszę bardzo, a ty robisz śniadanie, jak kanapki z szynką, co ty tu? Mamy gości, weź ładnie przywitaj. Ja najpierw prezencik otworzę. Ale popatrz, jaki ty jesteś. Weszliśmy do domu i co pierwsze, co to? Młotka do garów, a ja sobie usiądę jak ten lot na kanapie i gazetę poczytam. A później do kibla wyniesę. No słuchaj, masz ręce gotowe do pracy? Mam. Jak w barce. Młotka, mamy kompa! Mamy! A tu mamy już chyba jeszcze jednego tam. Ale na to pokaż. Gdzie tu jest ten ekwipunek? To tu było, tu. O, tu było. Dobra, tylko pytanie jest takie. Czy wolimy sprzedać tego i mieć trochę mniej hajsów, czy wolimy sprzedać tego i mieć więcej hajsów? Bo ten kosztuje... 1300. Ale jaką on ma kartę graficzną, Maciek! Co ty będziesz na tym PC Spectrum tutaj robił? Nie, Maciek! Cofnij! Cofnij, masz dynksa, cofnij! Tamten sprzedaj! Proszę bardzo. O. Patrzcie, raz lama, zawsze lama. Już od razu podpisane. Tifa, tak. Będę na nim nagrywać. Słuchajcie, nie doczekamy się końca serii. Ale patrz tu, patrz jak będziemy spać w rytmie disco w ogóle, nie? Ero disco, bo to dla zakochanych dance. Jak ci idzie? O, ty jesteś szybka! Kanapkę zrobiłam! To ja sobie zeżrę. Wynocha mi z tą muzą. Siedzą i płaczą. A mogę dobra, muza jest. To czekaj, ty te resztki tęsknym wzrokiem zachowasz. Dobrze. I ja myślę, Młoteczko... O, czekaj, powitasz. Powitasz panią, ona się... Teodozja. Ona już sobie idzie. Nie, ona wraca. Ja ci pokażę. Ona patrz, już sobie zdążysz... idzie, bo nas nie kocha, bo nie otworzyła. Ale słuchaj, jej ta kanapka dla ciebie jak na dwa gryzy, na twoją szczękę. Ale to dobrze o mnie świadczy, nie będę haczyć zębami. To prawda i nie będziesz miała Kazachstanu, tylko Oklahomę. Idealnie. Dokładnie. No i patrz, ona sobie pójdzie, bo ja już nie chcę jej pójdzie. Przywitać. Zobacz, bo ja już jem z tobą romantyczną kanapkę. Nie, czekaj, czekaj, chodź. A jak chodź, ty z kepsa wyciągnąłeś dyplom, to co wyciągniesz z kanapki z szynką? No rachunek za prąd. Dobra, kto wyciągnął, ten płaci. Budżet mamy wspólny. Ej, czekaj, bo no, naszej ściany fajnie. No i poszła sobie. Młotka, o. Jak po... No poszła, no. Taki jesteś gościnny, Maciek. Ja chciałem... Czekaj, bo się zakokoniłem tu. Ja chciałem... Dobrze, to poczekaj, to tak jakoś ty posmywasz ładnie. Zobacz, będzie tęsknym wzrokiem. Znam swoje miejsce. Patrz, będzie tęsknym wzrokiem. Czekajcie, ja to muszę zrobić.
O, jestem z tym wzrokiem. O, rady. O, czekaj, dzwonek. Goście. Tak, otwórz ładnie. Widzisz, to ty sobie tutaj z tą panią tutaj. Hanna Dzwoneczek, powitaj, a ja tego księdza. Neo będziemy mieć dobry pogrzeb. Nas. To jest Neo, popatrz. To jest Jan Kret. Ej, czy wiesz, jak nigdy... Jezu, gdzie ja wjeżdżam? Czemu ja nigdy wcześniej go nie widziałem w tej grze? Rzeczywiście mądrzej by było, jakbyś go wjeżdżał raczej tak od tyłu bardziej. Opa, a tego ale czekaj, bo... Ale szlachą do nas przyszedł. Jeszcze ty czekaj. O tu, Martel żart. No faktycznie żart. Wygląda jak taki człowiek, który nigdy nie miał dziewczyny. O, patrz tu. Hanna Dzikie Pląsy. O! Zachowaj. Ja myślę, że możesz dołączyć. Nie, powiedziałabym rwi, ale przecież to my mamy się rwać nawzajem. Ja też ładnie na rwi, zatańca. Rwi, rwi. A ja czekaj, gdzie ma też dzikie ruchy. O, ja... Ty patrz, wszyscy się łączymy. Łączymy się w dzikich tańcach. Wszyscy się połączeni więzem tanecznym. Ej, co w ogóle, co tu się wydarza? A co ja tam potatajam przy tej lodówce? O co tam chodzi? To jest z tym wzrokiem! Ej, tu trzeba się do drugie okno kupić! To mnie zamotało się. To jest tęsknym smakiem. Wszyscy tańczą jakoś normalnie, ale motka po swojemu. To jest tęsknym smakiem. Tak. O mój Boże! Dobrze, a czekaj, bo tutaj, o patrz tu. A ty? A ty co? Jestem konieł! Młodeczka, ja myślę, wiesz co, że ty jakoś tak się nie możesz w tej sytuacji odnaleźć, słuchaj, patrz. No jestem troszkę wylizolowana jestem. Chodź siku. Dobrze. Chodź siku, a potem kariera. Poczekaj, nie, bo ja się muszę zastanowić nad sensem życia, będąc robiąc siku. Myślisz? Będąc robiąc siku, tak. Weź mi tam najedź. Domka na dwa kible, no, nie mam ci najechać. Dobrze, weź mi najedź, jak ja będę siedzieć na kiblu. Aha, na dobrze, moje no. Pragnienie życiowe, żebym ja na kiblu doznała olśnienia, czego ja w życiu pragnę. Mhm, tam no po lewej dobrze, masz takie, tam trochę niżej, wiesz gdzie, prawda? To. To obok. Takie, ten, to. O, tu, dokładnie. Naprawdę czołgiwką ktoś. Czołgiwką chcę zostać? W sumie by się zgadzało. Słuchajcie, jak młotka was wjedzie, to jest koniec. Ej, przecież ja miałam paranormalną karierę robić. To będę robić paramilitarną w takim razie. A ty co pragniesz w życiu, pokaż. To po co ty tazosy kradłaś tam? O, nie mam pojęcia. Ja lubię, interesuję się i lubię bardzo taniec. Dobrze, będziesz pląsał. Kupimy ci tą taką rurę do tańczenia, tak. To jest w wujeczce. Będzie się wysuwała z tego z sufitu. Młotka, naprawdę ktoś. Widzisz, to jesteś tak. Ty. Dobra, chodź. No ja muszę czołgistką zostać w takim razie. I widzisz, na cholerę mnie te studia były. Tyle chodzenia do Biedronki po chipsy i co? Ale tak jak w Polsce, kończysz studia i co z tego masz? Nie będę paranienormalna. To ja najpierw zostanę czołgistką, a później będę paranienormalna. Dobrze. Tak zarządziłam ja. Dobrze, a tutaj co? A to jest loko. Cyganeczka do nas zawitała, zobacz. Witaj kochanie. Czytaj, no jedziesz, no. Czekaj, ta ikonka zasłania, więc będziesz musiał mi pomóc trochę. To czytaj tego, ile możesz. Dobra, witaj kochanie. Podobno Simowie w tym mieście szukają miłości. Przybywam, by pomóc. Dzięki ikonka. Zdolnością wróżbiarskim. Ikonka. Znaleźć idealną parę dla ikonka Sima. Sprzedaję także ikonka eliksir, który sprawi, że każdy ikonka się nim spryska z łatwością ikonka serca wybranej osoby. Słuchajcie, będziemy się pryskać. Będziemy się pryskać. Wszystko, co ona ma, wszystko po prostu tak wszystkiego po dwa dla mnie i dla ciebie i wszystko naraz na siebie wylejemy. I robimy psik. Dobrze. No, na czym skończyłaś? Dotychczasowi mieszkańcy i ty tam już dalej, bo tego tam jest ikonka mojej dupy w tym momencie. Otrzymali ode mnie niezwykłą miksturę jednorazowego użytku. Za jej pomocą... Młotka kariera! Zniszczyłeś mi karierę, bo cyganki słuchasz! Czekaj, pauza. Jeszcze ją nie znowu. Ona się wprasza bezczelnie! Ona ci będzie wróżyć z ręki teraz, albo z czegoś innego, zależy co jej podasz do ręki. Ja jej mogę pokazać, wiesz, z Titerina. Za jej pomocą będą mogli ustalić, co ich kręci, a co odrzuca. To ważne, gdy Sim chce znaleźć prawdziwą sympatię i miłość. Jeśli będziesz potrzebować mojej pomocy, zadzwoń do mnie, wybierając usługi. Ona ci w tych usług uświadczy troszeczkę. No ja właśnie widzę, no. Dobra, wybieraj, ja myślę, no. Że możesz jej pokazać dupę i ona ci wtedy zrobi dywinację analną.
Czy Czes Młoteczka chce mieć tę pracę? Jaką pracę? Sprzedawczyni w sklepie. Kariera muzyka, nie, to się nie godzi. Nie, no, co gdzie? Wy? No proszę was. Młotka ja będę czołgistką. Chyba felatonistką. Pojawiło się wolne miejsce na stawie. A ambasadora poszukiwać przygód. To też nie. To już przygodę nie. Masz na swoim koncie, Młotka. To już nie. Nawet za dużo. To już dalej. Słuchajcie, dalej jedźmy. Ja chcę być czołgistką. Filantropka. Felietonistka. Nauka. Kto by chciał być naukowcem w dzisiejszych czasach? Ja to wezmę. Cicho, Maciek. Ej, patrz, jak to jest Młotka. My musimy się odkuć. My musimy wznieść nasze imperium pałacowe i kebabowe. Dobrze. Szukam pracy. Damy dalej dla ciebie. Jakby będzie koniec ofert, żegnaj. Jesteś beznadziejna. Do widzenia. Damy radę. Rozrywka. To dla ciebie, nie dla mnie. To ma być tak, że proszę, że co, że ja będę pracował, ty będziesz sobie pachniała, leżała i kepsy kręciła? Nie, to ja otworzymy mi kiosk na dole w takim razie. Patrz, krawężnik. Krawężnik. A to nie jest do czołgistki? Nie, tamto to jest militarna. A wywiad to nie militarium? Ja wiem. To co są Simsy? No patrz! To ja będę sprzedawać w kiosku kanapki. Czyli sobie... tą panią tam na dole. No dobrze, to chodź. Powitaj, a ja pójdę, gdzie ja, co ja tu w ogóle? Tańcz, pokaż, nie tańcz. Pokaż, co ty pragniesz w życiu, Maciej. Pragnę miłość chlebodawca. Legenda sportu. Chyba ich boli. Chciałabym to zobaczyć. Legenda sportu. Będziesz. Będziesz Ronaldo. Ronaldinho. Nie, będę... Albo Ronaldo DiCaprio będziesz. Di Carpaccio. Tak. Ej, czemu ja nie mogę? Co mi tu... A ty... Halo, góra jest prywatna, proszę tu wyjść. No to trzeba było mu drzwi zamknąć. A, bo on nam idzie kibelek osikać. On znaczy twój teren, Maciej. O. No, sprzedawca... Ja nie chcę być sprzedawcą. Ja muszę zarobić na chleb, bo my z Młotką jesteśmy, słuchajcie, biedni jak dwie mysze kościelne. Nawet gorzej. To inaczej zróbmy, niech każdy z nas weźmie taką karierę, jaka jest pod ręką akurat, a potem... A potem się przemianujemy, słuchaj. Dokładnie. To ja biorę to, co jest najdroższe i też biorę to, co jest najdroższe. Dobrze. A co jest najdroższe? 217. Patrzyłeś chociaż? Tak, ten militarium, znaczy... Militarium. Militarium. Wywiadowium jest. Rozrywka 240? To ja biorę rozrywkę. Dobrze. Bo militarium wywiadowium chyba było tańsze. Zobaczymy. Przyjmij pracę. To ja przyjmuję, a ty bierzesz militarium wywiadowium. Dobrze, pokaż mi militarium wywiadowium. To ja chcę, czekaj, ja kompu, a ty... Co ty tam już? Ty nie możesz tam wejść! Młotka! Ja! Co? Nie wiem! Nie wiem, co to jest! Umyłam się, Młotka, dla mojego drzewa, robię mu striptease, żeby też widziało, że je kocham! Co to jest? Po prostu koty się lizą po jajkach, a ja się myję gąbką w kuchni, bo wszyscy wleźli do kibla, no. Ej, nie, żeby tam właśnie laska po schodach schodziła i patrzyła na mój tył. Co ona mi robi? Weź ją stamtąd! Czy ty wiesz, że ja po raz pierwszy coś takiego widzę w Simsach 2? Ej, bo ona też chyba chce się umyć. Weź ją zabierz stamtąd, ona mnie molestuje! Chodź tu, proszę cię, chodź. Idę już. Nie lubisz księdza. Ej, ja nie chcę nic mówić, ale ja później tą gąbką zmywam gary, nie? No to i potem wszędzie są kłaki w talerzach, no to się dziwić. Już wiadomo, poczekaj. Skąd. Czy ja tu... Aha, nie, czekaj, moment. Ty, moja droga, chodź. I poszukaj karierę. Pracy, tak. Tylko pewnie nie przejdziesz, prawda? Nie, patrz, sprytna jesteś. To są Simsy 2, Maciek. Przejdź. Wszystko działa. Nawet można się gąbką w zlewie umyć. Ja to w ogóle po raz Boże, naprawdę? Jaki zamaszy... Naprawdę. A wiedziałeś, że tu się da biegać nago? To wiedziałem, tak. Czekaj, dobrze. Co? Nie, to nie, to jest za tanie. To nie dla niegodna jesteś tylko. Znaczy, to nie jest godne ciebie w sensie. No. Ty widziałeś, jak on tak nogą sprawdził, czy woda dobra? Tak wiesz, ups. To jest jeszcze jeden fajny feature w dwójeczce, który nie wiem, czy ktokolwiek zauważył. No. Ale jest tak, że jak masz prysznic i kibel w jednym pomieszczeniu i jeden Sim się kąpie, a drugi siądzie na kiblu i spuści wodę, to ten pod prysznicem piszczy i wybiega. Naprawdę? Tak. Nie, to ja też tego chyba nie ogarnąłem życiowo. Młocia, będziesz wywiad chyba. Dobrze, ale to jest o 15 mniej niż u ciebie, no ale nie będzie. No i ale mamy tak ponad 200, więc łącznie dziennie będzie po 400 ponad, albo nawet 500, tak, słuchaj. Tak, a potem wyciągniesz z kanapki rachunek za prąd?
I będziemy się skończy. A nie kariera. I się, poczekaj, bo ja głodny, a ty co tam? Ty, idziemy jeść, idziemy na wspólny posiłek, na wspólne lunchum. A oczywiście ja muszę je pewnie przygotować. Nie, weźmiemy, albo tak. Czekaj. Zrób ze srem. Makaron ze srem, zrób. Serowa! Nom. A ja odbiorę telefon. Godzilla, poczekaj, czekaj. Godzilla dzwoni. Halo, halo Godzilla. Czekaj, Japonia po Godzilla, nie? Znowu Hedora przyszła, proszę, proszę nam oddać Godzilla. Ale patrz, jak ona tutaj dumnie tym koszem wystaje, widzisz? No bo my ją w śmietniku trzymamy. Jezus, słuchajcie, Tasia to jest majstersztyk, a tu jest druga wieża Mario. Tym. No dobrze, Mocia robi obiad. Miałeś telefon odebrać. No idę, idę, patrz jak biegnę. No właśnie widzę, jak się śpieszysz, ci się tam pokusza. Czy młodeczka może podejść do telefonu? A kim ty jesteś w ogóle, paździuchu? Nie mam pojęcia. Co Maciek, paździesz? Ja ci przysięgam, ja nie wiem, kto to jest. Maciek, ty mi musisz uwierzyć. Mnie. Maciek, ale to nieprawda. Mnie nie może podejść do telefonu. Te babki mi robi. Nie, serowo. Makaron ze srem. Oh. Maciek nam naszą konsolę już okupują. Kupcie sobie własną, biedaki. W ogóle ja myślę, że ja was wypędź. A to nie tobą, czekaj, ty będziesz kulturalna, ja będę tym... Czemu ty chcesz go całować, Maciej? A mi wypominasz jakiegoś kolesia, co do mnie dzwoni, nie wiem kto to. Bo podpucha, wypędzam go. No wypędzaj. Do widzenia, a czekaj, bo to jeszcze Lelia została na górze. To się białą szałwią robi. Ty patrz! Jaka torba, porno ogląda u nas. Wypędź, a porno potem jest... Porno z kosmitami, tak, tam jest porno, widziałeś? A potem młotka do mnie krzyczy. Maciek, znowu wchodzisz! Zamy wirusy! Nic nie mogę zrobić! Tak jest wiecznie. A to patrz, Lafirynda chodzi i patrz, widzisz? Patrz, o. Ludziom w komputerach już pulpit zepsuła. Ile to jest w ogóle ikonek? Czyli ja bym dostał kociokwiku. Ja też. Burdel nam zrobiła. Po prostu wyjdź. Na burdel. Szesza. Idź, pa. Dobra, ja jestem... Charyzmę, żebyś mieć... Zrobiłam serową. Czekaj, weź Michę. Jak znowu będzie serowa zrobiona przez młocie w to raj, czy coś? Aha, ja potrzebuję charyzmy, a ty? Logikę. Motka, na czym tu logikę chcesz nie piłować? Nie mam pojęcia, kup mi jakiś stolik. Kupię do szachu. Ci szachy, no. Albo już to paczadło dobry. W niebo. Ale szachy już mamy. Czekaj, szachy. A paczadło ile? 500, a szachy? Szachy tańsze. No, ale tylko 50 w sumie. Ale stawisz krzesełka i będziesz mógł razem ze mną, a ja w paczadło będę mogła tylko ja. Z drugiej strony, jak będziemy mieć paczadło, możemy... To może jakieś UFO nam grzmotnąć. W sąsiadów będziemy mogli podglądać. To co masz bierzemy? Tańsze szachy tam, te białe, popatrz, takie brzydkie, z błota i liści. Te? Te. O Boże. No, na no takie dobra. Nas stać, Macieju, no. To dlaczego nie odłożyłaś pieniędzy, jak ci mama prosiła? Bo ja musiałam drzewo. No drzewo, tęsknym wzrokiem. Tęsknym wzrokiem drzewo. O, dosunęło się pięknie. No to chodź, to ty popiłujesz trochę. Jak zjesz. A jakby te szachy tak pod tym drzewem postawić, żeby, wiesz, mądrość drzewa na nas spływała. To czekaj, to chodź. Że tu? Grania w szachy, tak. Dobrze, proszę uprzejmie, tylko jak ci piorun pierdyknie i wypadną ci ostatnie loczki, to nie będzie moja wina. Proszę. Dobrze, i chodź, gramy w szachy. Nie, ty grasz w szachy, ja idę się charyzmatować. Dobrze. Ja chcę się charyzmę. Wrócili, jeszcze naszą zupę zjedli. No bo są bezczelni, no czekaj, ćwicz przemowy, o. Ej, ja ich wypędziłem wszystkich, no co wy robicie? Wypazerny... Wyproś, a nie wypędź. Wypędź, to się duchy wypędza. Gdzie to się wyprasza? Albo bierzesz szałwie, albo puszczasz bąka i duchy wylatują, a tutaj wypędź na ludzi. Pożegnaj się wszyscy. Żegnam państwa bardzo uprzejmie. Do widzenia. Daj im chociaż przełknąć. Nie ma łykania w moim domu, wynocha. Będę pamiętać. No szybko idźcie. Szybko się dzisiaj dorobimy, widzę. Chodź, jakiego bączura nam w kanapę puściła, że zostało. Maciek! Ta kanapa młotka widziała, wiesz. Nie jedno. Ona jest nawiedzona teraz przez Patronusa. A gdzie ty? No idę ćwiczyć. Tęsknym ćwiczeniem. Dokładnie. Ona śmierdzi. Ohydna jest. Andes, czy ty możesz przestać dziamdziać? Dziękuję. A co, pozbywasz teraz ty tęsknym wzrokiem? Teraz ja. Nie. Ćwiczysz? Nie, też pierdzielną na podłogę, wywalone, nie? Młotka pozmywa później tęsknym wzrokiem. Poczekaj, ja cię postawię tutaj, patrz, żebyś nie siedziała w ciemnościach. Latarnie. A jak ktoś mnie pomyli? Z czym? No z panią, co przy latarni patrz, stoi. Jesteś podświetlona teraz. Dobrze.
O. Ej, ona idzie mi tu świecić do mnie, weź! Dobrze, że jesteśmy na zewnątrz. Teraz uwaga, robimy ankietę w komentarzach. Czy usiądzie, czy nie usiądzie? Ty, ty, ryry. Czy młotka będzie miała syfa? Ty, ty, ryry. Odpowiedź A, pod numer konta bankowego Andeca. Wyślijcie 5 zł. Wyszła. Wyszła. Patrz na ale ten. Patrz, ale ten też śmierdzi. Neo też śmierdzi. Spod sutanny mu daje. Ale on przynajmniej wraca do Matrixy. A ja co? A ja piłuję. Ty piłujesz, patrz. Żadnych polityków! Tylko płyta CD! O, zacięła mi się płyta. No dobrze. O, to przyspieszmy będziemy to. Będziemy mądrzy i wykształceni, popatrz. Będziemy. O, a czemu ja szybciej niż ty? Bo te szanse są trefne. Na pewno. A to jest najgorszy tak, gatunek. Ty szybciej białeś tam na górę niż ja do tego ogrodu, nie? Nie, nie. O, patrz ty. O. Dobra, jestem chodź, masz już punkt. Jestem. Mam, jak jesteś logiczna, awans. To chodź, bo ci już wystarczy logiczności. Teraz daj tak, po pierwsze. Umyć. Zachowaj, zachowaj, zachowaj. Trzeba młotka wszystko zachowywać. Nie ma tak. No dobrze, no to odłóż ładnie resztki. Ja już to posprzątam, chodź. Oj, ja będę tęskim Andecem. Pomogę. A czemu ta muzyka piłuje i tu nic nie słychać niby? No bo to specjalna muzyka jest. To wyłączyć. A wiesz, że podobno rachunki nie mają wpływu, w sensie prąd nie ma lampy, wieże, telewizory nie ma wpływu na rachunki? W dwójce? No wszędzie podobno. Nieprawda, w jedynce na pewno ma, w dwójce to być jakaś... może ma. W trójce i w czwórce na pewno nie. W dwójce podobno też już tak nie, bo tak mi pisali w moim serii simowej gdzieś tam widzowie, że to nie. No to może mają rację, nie wiem, wydaje mi się, że... Czyli to możemy na full jechać? Jedziemy na full. A nie, czekaj, automatycznie wszystkie. O! No ale tak, no i co? I wszystkie, świecić. Ale zobacz, wszystkie nie działa, no przełączanie automatyczne wszystkie, no i co? Proszę się wyłączyć, przecież tu nikogo nie ma, to jest marnotrawienie energii. Młotka w kącie płacze. Znaczy koło ja tylko chciała, ja bym tylko chciała powiedzieć, że po prostu tam został ten patronus jej duchy, nawiedziła nam najpierw kanapę, a teraz całe mieszkanie. Tak, i może dlatego być. Dlatego się tam czujniki włączają. Dobra, idę siku. I idź potem siku. Wyczyszczę i idę spać. Nie, czekaj, to które to moje? To umyj było moje. Się, bo będziesz śmierdzić. A nie, dobra, ty nie śmierdzisz. Ja się w zlewie po tym oblecie, słuchaj, oblecie. Dobra. A ty? To ja, ty gdzie ty to... Ja chcę się umyć najpierw, no gdzie to kurde taka śmierdząca? A to czekaj, ty wejdziesz i ja wejdę też? Chyba nie. Chyba a tak. Nie przeszkadzaj w to ogóle, jest, nie? To jest koedukacja. O, nóżką, cyk, cyk. Ale patrz, też w innych Simsach nie było tego nogą sprawdzania. Patrz, czy nie. Duchą sprawdziła, no. To jest takie urocze. Uwielbiam animacje w dwójce, są po prostu genialne. Ogólnie uwielbiamy dwójkę po prostu. Nie ma co tak. Się oszukiwać, moi drodzy. O, patrz, dwójka... ładnie kibelek, szczoteczka i jedziesz. I jadę i smaru... Jezus! No, żel się zlą... No jest. A jak ci spali twoje tęsknące? Damy radę, nic kupimy nie nowe. Spali, zobaczysz. W ogóle dużo osób pytało się w komentarzach, gdzie można kupić The Sims 2 teraz obecnie. Podejrzewam, że zostaje wam tylko Allegro, OLX lub dobrowola koleżanki z podstawówki, która ma tę część gdzieś schowaną głęboko w szafce. Czyli na przykład młotka ma tą część ja mam głęboko wszystkie. Schowaną w szafce. Ja mam na półce wszystko. Całą dwójkę, o, całą trójkę, widzisz. Całą czwórkę, wszystko mam. A to ja tylko zostawiłam książeczki, a pudełka wywaliłam jakieś 4 lata temu, bo nie miałam gdzie tego trzymać. Nie, to ja mam na półce, bo jestem dumnym zagrajmerem. No a w ogóle ten komputer... No i widzisz, i właśnie dobrze mówię, że w dwójce, o dwójce mi pisali widzowie, że podobno jak się komputera też nie wyłącza, to nie ma niby wpływu, ale... Wyłącz. Oszczędzamy w bieliźnie, kąt. O, w bieliźnie, rau. O, młotka dała, przyspieszę cię, poczekaj. No, bo chcesz szybciej cycę zobaczyć. No ale... i se przewinąłeś i nie ma. I nie ma, ale zobacz, jak mi opadły. Prostu... Bo jesień przyszła, i to już lato się skończyło, jak to tak szybko? No bo to była końcówka lata. Ale w ogóle, wiesz co, ja teraz podziwiam, że my w takim disco możemy zasnąć, słuchaj. No bo to tylko światełko jest, tam nie ma żadnej muzyki. I zobaczcie w ogóle, jak tam potrzeby wyświdrowały w dół. To jest, tutaj to jest ciężkie, a kobieta w ciąży w Simsach, moi drodzy, u mnie umarła raz. Na odcinkach z Simsów 2. Bo mocia nie dałem rady. Takie trudne było. Jak to macie? No Dina umarła. Jak ci się to udało zrobić? Wydawało mi się, że w dwójce się nie dało w ciąży umrzeć. No to ja podeszę ci po nagraniu odcinek, to sobie zobaczysz. A to nie, to w trójce nie dało rady umrzeć w ciąży, a w dwójce to nawet dzieci się dało zabić, no. Jak się uparłeś. Poczekaj, czy ty dzisiaj... Tak, ty dzisiaj na 11, a ja na... Ja mam wolne, 15. Ty. Ja się opieprzam. Ty się opieprzasz? Ja mam bailando, bailamor, tyry, tyry, ty, ty, ty. Ale masz jednego przyjaciela do zrobienia. Of, a mogę ciebie mieć, czy nie? A, ha, 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 a ja nie mam.
Aj, to jest not fair teraz, halo. Nie cierpiałam robić przyjaciół w pierwszej i w drugiej części. To na szczęście w trójce to znieśli. I w trójce tak. Też. O, młotka. Czekaj, ja muszę z tobą tutaj, czekaj, ja muszę, czekaj. Flirtuj, oczaruj. Oczaruj. Ja cię teraz tutaj zaczaruję. Zaczaruj mnie. Uwaga. Patrz, mi się gorąco zrobiło. Czekaj, bo już tutaj widzę. Maciek. Czekaj, sklep, czekaj. Sklepiaj, podziwiaj. Nie dotykaj mnie jeszcze, bo to wiesz, Zobacz, patrz, ja już tu ser... Ja ci jak ty na mnie lecisz, wystarczy, że ci pokazałam kawałek dupa. Chciałam powiedzieć dupie, dupa i wyszło dupaj. Dupaj. A teraz ty, uwaga. O Jezu, Boże, jak ty młotka. Na mnie lecisz. Czekaj, obejmij. Rzuć się we mnie. Rzuć się w ramiona, to się źle skończy. Nie, popatrz, udało się. Uniosłem cię. Nie wiem, z czego bardziej się cieszyć. Czekaj, dobra, poznajmy się może, dobra? Dobrze. Pogawędka. A co mi się spełnia? Bo ty pewnie chciałaś się ze mną zaprzyjaźnić. Musimy sobie telefony komórkowe kupić, przecież w tej części trzeba było iść do sklepu po telefon, a nie wyciągałeś go z dupy i miałaś od dziecka. Ja już widzę, jak będziemy mieć dzieci. Słuchajcie, nasze dzieci będą piękne, urocze i seksowne po nas. Tak. I mądre. Maciek, skończyliśmy studia. I zabawne. I bogate. I najlepsze we wszystko po mnie. Tak. Ja wolny taniec, chodź, to jest tak, czekaj. Romantiko, patrz, no. W ogóle jeszcze w tych światłach tak. To może zwolnić jakoś, czy nie? Przełącz animację. Pętla 2. O, patrz tu. Patrz, ja chcę, żebyś mi pociąg oretnie. Maciek, cenzuruj. Nie chcę rozmawiać o złotym pociągu, nie. Niech spadnie z nieba tak, wiesz, złoty deszcz. Żebyś tak nim lawirował niby. Uwaga, no gdzie jest ten taniec? Ej, oszukałaś mnie, czekaj. Bo mi się chce siku, Maciek, jak ja osobą tańczyć, jak ja się zaraz zleję w majty. Dobra, to chodź tańcz, a ja idę po jedzonko już. Śniadanko zrobisz? Tak, podam śniadanie i dam płatki dzisiaj zrobię. Dobrze, a za się narobisz? Ale zrobisz przynajmniej. Zaleję i pomieszam. Ale przynajmniej zrobisz. I teraz ja będę tęsknął. Teraz ty. Czekaj, czy ty dzisiaj o 11? No to się wyrobisz, na spokojnie. Ewentualnie jeszcze jak mi nie umrzesz gdzieś po drodze. Tam, jeszcze zdążę coś tam poćwiczyć, zobaczysz. Ale uwielbiam te klapki, popatrz jak one są piękne. Ich tak brakuje w kolejnych częściach. Tak, one są bardzo Gucci. Żeby miały takiego pompona, takiego wiesz. Taki puszek, nie? Okruszek. Byłoby idealne, dokładnie. Tak, też tak. O, co ty to? Moteczka? Relaks przed pracą. Odpręż się, to znaczy, że... O, Jezu, jaka ty jesteś elokwentna. No ma erudytka. Ja będę czytać. Słuchajcie, erudytka. Ćwiczę mózg, nie wierzę. Wystarczy to ci. Nie ja. Chodź po płatki. Jem. O nie, ała. To już chciałeś mnie wyłączyć. Nie wiem, jak gdzieś. Ty, Maciek, jesz? Bo ja to... polsku, ale to nie jest... Co jest młoteczka? Ma jeszcze godzinę dobrze do samochodu odwróconego do pracy. To młoteczka idealnie się wyrobi, zobaczcie. Idealnie. Patrz, jak to na skakance poskakać. I ten pantofel tak się w te listwę w kuchenną przy tutaj. Ja cię tak tam, wiesz, pod tym stołem, tym pantoflem. Tą kiziajką mi tam, wiesz. O, patrz, już resztki. Mówię, że patrz, jaki mamy fajny dom, jaki piękny. Tam był taki skunks. Gustowny i romantyczny. Tam był skunks i on idzie do naszych śmieci nam zepsuć. Myślisz? Nie, on po prostu się przejdzie, wiesz? Ale wiesz, co jest smutne, bo w jedynce i w dwójce był skunks i ten skunks mógł opryskać albo Sigma, tak, albo zwierzątko. Tak, i trzeba było zawołać tego opryskacza, który nam odkazi, zdezynfekuje i coś tam jeszcze zrobi. Hycla się dzwoni po Hycla. Aha. Ale to nie, nawet nie czekaj. O to chodzi, bo popatrz, bo w dwójce, znaczy w trójce jest coś takiego, że nie ma skunksa, tylko przychodzi shop i co najwyżej wywróci śmietnik. Tak. I na tym a tu jest chytel, który łapie i nas dezynsekuje. Dokładnie. Można w ogóle zachorować na wściekliznę przecież. A czemu on do mnie wydzwania? Ja no ciebie nie chcę. Lubi. Mamy z tobą jedną... Młotka, ale... zobacz, 70... Patrz, jaki błyskawicy, widzisz to? Widzisz to? Ale on do ciebie dzwoni, sprawdza, czy jesteś w Matrixie. Spadaj. Bo mówisz mu, spadaj, bo puszczasz bąki i odłożyłeś. Najlepiej. Słuchajcie, młotka, idziesz piegować. Idę co szpiegować. Się obrałaś? Jestem szpiegiem, szpiegu, co ty masz na sobie? Wszystko. Co ty masz? Czym ja do pracy jadę? No właśnie mówię, co ty masz na sobie? Co to jest? Patrz, czym ja jadę, a czym? O Jezu! Moteczko, kochana, rachunki. Nie, przedobrze, że to się nie rozpadło pode mną.
Jeszcze szybnęła tymi drzwiami tu prawie... Ty chamie! Jacek Marka... Jak? Makarewicz. Ja sobie ciebie zapamiętam, słuchaj, masz wstęp zakazany. Ja ci nie jestem łoteczką martwić, ale mamy rachunki, wiesz, i nas nie stać, musimy coś sprzedać. Twoje majty... Przecież ja przyniosę pracę, znaczy pracę, pieniążki z pracy przyniosę. Ale tylko 200. Nas ale nie przyniosę. Będzie. Poczekaj, połóż tu. Ile tych rachunków tam jest, zaraz się, pokaż. Uwaga. Panie kochany. Prawie. Raz czekaj. Się wypniesz i będzie nas stać. No przecież jak ty chcesz je sprzedać, Maciek? Nie, chcę je postawić. Gdzie? Tutaj, dobrze. O, pamiętaj, że one są na biurku. Zerknij, czy są oferty pracy nowe, bo może już będzie sportowiec. Ty i tak dzisiaj nie poszedłeś, więc wiadomo. A ty chcesz, żebym ja był koniecznie sportowcem, rozumiem. No bo ty wtedy sobie zrobisz szczęście życiowe. I będziesz super szczęśliwy. Prawo. A ja wolę lewo. Prawo. Gracz. O, patrz, mógłbyś grać na komputerach, ale wybrałeś przestępca. Piłkę. Taniec. Ty. Oceanografia, byś walał, znaczy walał, badał walenie. No ja bym walać walał. Też byś mógł. Ja bym powalał, czekaj, to ja zrobię tak, wyczyszczę, skorzystam, spuszczę wodę, bo motka szczałaś i nie, wiesz co, wstyd. Pokaż mi to. No ekologicznie. Widzę, patrzcie, jest na porcelanie. Jest. Pięknie. No ekologicznie, po prostu nie chciałam wody marnować. To wstyd i hańba. Do której w ogóle ty pracujesz tam u siebie w tym kołchodzie ja, do 18? Ja bym tutaj opierdziela. Rozumiesz, że ty tam zostawisz, ja wrócę. To posprzątaj kibel, Zostawiłaś. Ja już spuszczę. Niech ci będzie. Niech ci będzie. A tak, ja mam cię wolny, jest mi dobrze. Widzisz, pan na włościach, szlafroczek, proszę bardzo, cygarko, kibelek. No i lepiej, szkoda, że gazety nie wyciągnąłeś. Chodź no tu. Nie. Aha! I nie ogarnąłeś kibla też, ale na mnie gadasz. Idę, zobacz. No idziesz. Czekaj. Aha, wyczyściłem, to śmierdzi gdzieś. No tak. O ma... Aha, ja jestem, robisz ze mnie swoją kuchtę. Pięknie się bawisz. No ja po trasę dzisiaj jestem. Zobacz, szpikuję. Moje płatki. Zmarnowały się, a ty tak ciężko je zrobiłeś. Jak kręciłem tam tego mlekiem. No nie! O, tęsknym? Ale kefir był, to czemu on to wylał? Kupię bo zrobiło, Simsy, zrobiło bo się zsiadłe. No właśnie, w Stanach nie wiedzą, że kefir jest dobry. No nie, co ja robię tu? O, kurde, patrzcie, no to biorę swoją kuchnię, nie? Tęsknym, biorę twoje kanapeczki, one są dobre, one się nie zepsuły jeszcze. Tak, bo to ja robiłam. Ej, ty, przecież tutaj w tej części trzeba robić zakupy do lodówki chyba. Trzeba robić, albo się jeździ do spożywczaka, albo się dzwoni, albo przez internet. O my, panie, to w czwórce nie ma takich wynalazków. Nie ma, my sobie nawet po telefon musimy jechać. Tak, Maciek. Słuchajcie, i po MP3. Tak, i po te gierki takie, po Nintendo. Switcha. To wiesz co, czekaj, ja się zrelaksuję troszkę jednak, graj. The Sims 3. Typowy undead. O nie! Simsów, Simsy, Simcepcja. O, już tam rwiesz w Simsach, popatrz. Nawet w Simsach podrywasz. Ale Sims na konsolę, patrz, to jest piękne, nie? I jak ta płyta w ogóle tu majta, zobacz. No. Ej, normalnie jak w prawdziwym życiu. W czwórce nie ma takich rzeczy, po prostu walnęli taką kostkę i płyty nie widać. No nie ma, no. Trzeba było animację zrobić. Ale to są chamy i nie robią. Nie robią. Dobra, ja się już napełniłem. Patrz, i wybiera rzeczy, i kapcie wybiera. No. Dobra, idziemy się poprzemówić trochę i zaraz młoteczka wróci. Chodź, bo potrzebuję twoje hajsy, żeby rachunki zapłacić. To? Śmieci nam się przewróciły. Ej, co tak szybko w ogóle te... To nie samo młoteczko. I ty pragniesz czegoś. Jakiegoś punktu pragniesz. Pokaż, czekaj, jakiego punktu podnieś pragniesz. Podnieś śmietnik i posprzątaj. Ja pragnę? Pokaż. Ja będę pianistą! Obraza. Młotka, obraza będę maluj. Pianistą, rozumiesz? Młotkę. I ci zagram ten... Serenadę. Chryzantemy złociste. W półlitrówce poczystej. Stoją dajesz. Na fortepianie. I nie podlewa ich kurwa nic. I... Przyjechał... Pięknie Jezus. To było, tak. Ja nie mogę po prostu. Zajechałaś w ogóle jak bryczką. Co ja śpiegowałam? Lutex jakiś? Czy masz o co awans. Chodzi? Masz awans. Jak jestem zdolna! Patrz, mamy kasę na rachunki. I potrzebujesz przyjaciela. Ha, 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 loser. A ty go potrzebujesz od początku, a ja po awansie. Cez młoteczka awansuje na stanowisko prywatna śledcza. Teraz stać się na własne biuro i własnego asystenta. U 11.
Ale podczas pracy nad sprawami musisz wyruszać na miasto. Pokaż, co potrafisz, ruszaj do roboty. Pracuj nad swoją logiką i umiejętnościami sprzątania. Widzisz, młoteczko, zobacz. A tak, jak trzeba kogoś sprzątnąć, to się młoteczkę wysyła. No właśnie. A bez problemu zwrócisz na siebie uwagę starszych agentów. CES Młoteczka pracuje teraz w godzinach od 11 do 18, zaczynając od teraz. CES Młoteczka zarabia dzisiaj 310 i otrzymuje premię w wysokość. Młotka, mamy 900 simoleonów! Mamy, a ja będę zwracać uwagę starszych agentów, to źle brzmi. I mówię po raz trzeci, dajesz malować, bo chcesz kreatywności. A mamy tu sztalugę gdzieś? Mamy na to... No mamy przecież mamy! Miałam cię malować jak te moje francuskie... Te sutenerki. Tak, dokładnie. To choć malowanie, słuchajcie, a my kończymy na dzisiaj. Mamy 35 minut, także słuchajcie, w kolejnym odcinku będziemy malować. Młotka jakaś będzie... Jakaś ruda przyszła i ci się wypina. Patrz. Cecylia, no w sumie uroda, jak imię. No. Także ja maluję, a młotka co? Aha. Ja się muszę pobawić jakoś. To czekaj, to choć jeszcze na koniec odcinka... Zapłacę tutaj, proszę rachunek. Bardzo, zapłać rachunki. I ja myślę, że wiesz co, możesz sobie... Mamy taką szafkę z tym, z książkami? Mamy. To pouczysz się może sprzątania, bo ty chyba tego potrzebujesz. Tak. A nie mogłam sobie na przykład pograć w szachy, żeby nauczyć się trochę więcej logiki i zaspokoić potrzebę zabawy, nie? Ty mnie tylko widzisz proszę. Przy garach i przy mopie. I przy dobrej książce. No. No. Także moi drodzy, tym jakże optymistycznym akcentem kończymy. W ogóle wychodzimy wam naprzeciw, bo wszyscy narzekacie, że odcinki tylko 35 minut. Dzisiaj 36. Daliśmy radę. Daliśmy radę, także cieszymy się, że byliście z nami. Była Młoteczka oczywiście. Byłam. Byłem też ja. Lowki, kiski, trzymajcie się, buziakujemy i słyszymy się za tydzień, tak więc pa! Raz lama, zawsze lama. Si, claro, pa.